Za każdym razem, gdy matka traci dziecko, jej największym pragnieniem jest móc zobaczyć je lub usłyszeć choć raz jeszcze. Nawet gdyby to miało być tylko we śnie, ostatnia okazja, by dowiedzieć się, jak ono się ma, to pocieszenie, które koi serce osoby, która została. Ale co, jeśli ten sen przeradza się w coś znacznie większego? Coś, co wykracza poza zwykły sen i staje się pilnym ostrzeżeniem. Czy to błogosławieństwo, czy ciężar? Dokładnie to przydarzyło się Antonia Salzano, matce Carlo Acutis. Miała sen, w którym otrzymała od syna objawienie, które głęboko nią wstrząsnęło. Co najbardziej niepokojące, ten sen nie był tylko wspomnieniem o jej synu, ale przyniósł ze sobą tajemniczą i niepokojącą wiadomość, coś tak poważnego, że może na zawsze zmienić sposób, w jaki rozumiemy świat i wiarę. Oprócz tego zaskakującego objawienia, niewiarygodne rzeczy dzieją się na grobie Carlo, wprawiając naukowców i wiernych w osłupienie. Ale jakie to objawienie było tak ważne? Co tak naprawdę dzieje się na jego grobie? Kim był Carlo Acutis? Dla tych, którzy go nie znają, Carlo Acutis był młodym katolikiem, który żył w niezwykły sposób, mimo że jego życie było krótkie. Urodzony 3 maja 1991 roku w Londynie, większość swojego życia spędził w Mediolanie we Włoszech. Od najmłodszych lat Carlo wykazywał niezachwianą wiarę i imponujące umiejętności związane z technologią. W przeciwieństwie do wielu młodych ludzi w jego wieku, nie używał internetu tylko dla rozrywki. Carlo dostrzegał w internecie potężne narzędzie do szerzenia wiary katolickiej, zwłaszcza wśród młodych ludzi. W wieku 11 lat Carlo rozpoczął ambitny projekt, dokumentowanie i katalogowanie wszystkich cudów eucharystycznych uznanych przez Kościół katolicki. Stworzył stronę internetową poświęconą temu tematowi, mając na celu pokazanie światu, że obecność Chrystusa w Eucharystii jest prawdziwa i namacalna. Wierzył, że dzięki technologii może dotrzeć do większej liczby osób i umocnić wiarę wielu, którzy w inny sposób nie mieliby dostępu do tego rodzaju informacji. Carlo miał głęboką duchowość. Codziennie uczestniczył we mszy świętej i nigdy nie rozstawał się ze swoim różańcem. Oferował swoją pomoc potrzebującym i poświęcał dużą część swojego czasu na działalność charytatywną, jednocześnie będąc normalnym nastolatkiem, mającym przyjaciół i hobby. Jednak w 2006 roku jego życie zmieniło się drastycznie, gdy zdiagnozowano u niego białaczkę. Choroba postępowała szybko, a Carlo, mając zaledwie 15 lat, odszedł z tego świata. Mimo swojej przedwczesnej śmierci, Carlo pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo duchowe. Wszystkie swoje cierpienia ofiarował Chrystusowi, papieżowi i Kościołowi, przyjmując śmierć z pogodą ducha, która zainspirowała wszystkich wokół niego. To, co czyniło Carlo wyjątkowym, to nie tylko jego pobożne życie, ale również wpływ, jaki wywierał po swojej śmierci. W 2020 roku został beatyfikowany przez papieża Franciszka, uznany za wzór świętości dla młodzieży ery cyfrowej. Jego duchowy wpływ wydaje się wykraczać poza jego krótkie życie, a liczba cudów związanych z jego modlitwami wciąż rośnie. Od jego śmierci grób Carlo Acutis, znajdujący się w Asyżu, stał się miejscem pielgrzymek dla tysięcy wiernych z całego świata. Ludzie przyjeżdżają tam, szukając pocieszenia, spełnionych modlitw, a nawet cudów. Co zaskakujące, wielu wraca z niesamowitymi historiami potwierdzającymi, że w tym świętym miejscu dzieje się coś niewytłumaczalnego. Ale co takiego dzieje się na jego grobie? Najbardziej zwracają uwagę płatki róż wokół jego grobu. Płatki, które z nieznanych przyczyn nie więdną. Nawet po latach od ich zerwania pozostają świeże, jakby zatrzymane w czasie. Wiele osób postrzega ten fakt jako cud, dowód na to, że Carlo w tajemniczy sposób nadal jest obecny. Naukowcy, którzy analizowali te płatki, stwierdzili, że ich zachowanie jest sprzeczne z prawami natury. Nadal wchłaniają wodę, jakby były żywe, mimo że od dawna są oddzielone od rośliny. Co mogłoby wyjaśniać to zjawisko? Czy to boska interwencja za sprawą Carlo, który jest teraz czczony jako błogosławiony? A może dzieje się coś jeszcze większego, coś, co wykracza poza nasze zrozumienie? Poza płatkami zarejestrowano wiele innych niewytłumaczalnych uzdrowień. Osoby, które odwiedzają grób, twierdzą, że zostały wyleczone z poważnych chorób,
a doniesienia o tych cudownych uzdrowieniach wciąż napływają. To miejsce stało się punktem wiary dla tych, którzy wierzą w moc Carlo, a historie, które się tam rodzą, są zarówno inspirujące, jak i zaskakujące. Ale wydarzenia nadprzyrodzone związane z Carlo Acutis na tym się nie kończą. Coś jeszcze bardziej zaskakującego zostało przekazane przez jego matkę, Antonia Salzano. I tu historia staje się jeszcze głębsza. Antonia, jak każda matka, która traci dziecko, odczuwała intensywnie ból rozłąki. Jednak to, czego doświadczyła po śmierci Carlo, wykraczało poza zwykłe pocieszenie. Zaczęła mieć prorocze sny, w których jej syn pojawiał się obok świętych postaci, przekazując jej potężne przesłania dotyczące przyszłości. Co Carlo objawił swojej matce w tych snach? Zwróć uwagę na słowa matki Carlo. Nigdy nie zapomnę tego snu. Była noc, a ja byłam kompletnie wyczerpana, czuwając przy Carlo, który był już tak chory. W tym zmęczeniu zasnęłam i wtedy on przyszedł do mnie. We śnie znalazłam się w kościele, majestatycznym kościele pełnym światła, spokojem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Carlo tam był, ale nie był sam. Obok niego stał święty Franciszek z Asyżu. Scena była tak wyraźna, tak rzeczywista, że wydawało się, jakby to było coś więcej niż sen. Święty Franciszek spojrzał na mnie z głębokim spokojem, a potem, uroczystym gestem, wskazał na Carlo. Kiedy spojrzałam na mojego syna, zobaczyłam go otoczonego tak intensywnym światłem, że jego twarz wydawała się odbijać coś boskiego. Wyglądało to, jakby był przygotowywany do czegoś większego. W tym momencie święty Franciszek przemówił, ale nie słowami. Czułam w sercu to, co chciał mi przekazać. Pokazywał mi, że Carlo będzie miał specjalną rolę w kościele, rolę, która wykracza poza jego życie ziemskie. Była to wielka misja przeznaczona dla niego, coś, czego jako matka nie do końca rozumiałam w tamtym czasie. Obudziłam się zdezorientowana, ale jednocześnie moje serce było pełne pewności, jakiej nigdy wcześniej nie miałam. Carlo nie był przeznaczony do zwykłego życia, ale dopiero z biegiem dni, gdy jego choroba postępowała i gdy z akceptacją mówił o swojej śmierci, zaczęłam rozumieć, co ten sen naprawdę oznaczał. Święty Franciszek ostrzegał mnie, że mój syn odejdzie, ale jego misja dopiero się zaczynała. Po śmierci Carlo miałam sen, którego nigdy nie zapomnę. Wszystko było tak jasne i żywe, że wydawało się bardziej realne niż rzeczywistość. We śnie Carlo pojawił się przede mną otoczony delikatnym światłem, a obok niego byli inni święci. Był spokojny, z łagodnym spojrzeniem, jak zawsze, ale tym razem jego słowa miały ciężar, jakiego nigdy wcześniej nie czułam. Powiedział mi, że wszystko u niego w porządku, że teraz jest z Bogiem i nie ma już bólu ani cierpienia. Ale potem ton rozmowy się zmienił. Carlo spojrzał mi w oczy i z głosem pełnym naglącej potrzeby objawił coś, co głęboko mnie poruszyło. Powiedział, że świat przejdzie przez wielkie trudności i że nadchodzą trudne czasy. Mówił o duchowej ciemności, o rodzaju próby, która dotknie wszystkich i że wielu straci wiarę. Mamo, wielu zejdzie z właściwej drogi, a wierni będą musieli być gotowi, z sercami mocno zakorzenionymi w Bogu. Pojawią się wyzwania, których nie jesteście w stanie sobie teraz wyobrazić, ale wiara będzie tarczą dla tych, którzy wytrwają. Carlo mówił o przyszłości pełnej wyzwań, o globalnych zmianach i pilnej potrzebie nawrócenia oraz przygotowania duchowego. Powiedział mi, że modlitwa będzie kluczowa, by przetrwać to, co nadchodzi, i że ci, którzy zaufają Bogu, będą przez Niego prowadzeni wśród ciemności. Kiedy się obudziłam, moje serce biło szybko. To nie był zwykły sen. To było ostrzeżenie. Carlo nie przyszedł tylko po to, by mnie pocieszyć. On chciał mi powiedzieć, że musimy być gotowi, ponieważ coś wielkiego wkrótce się wydarzy. Bracia i siostry, życie i śmierć Carlo Acutis, a także objawienia jego matki, przypominają nam o głębi tajemnicy wiary. Święty Franciszek poważnym gestem ujawnił, że Carlo odegra bardzo ważną rolę w Kościele, rolę, która wykracza poza jego życie. Jego cuda nadal zadziwiają naukowców, a wizje jego matki, Antonii, wskazują na coś znacznie większego, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Carlo nie tylko żył świętym życiem, ale wydaje się, że pokonał śmierć w sposób,
w jaki udaje się to niewielu świętym. Czy stoimy na progu czegoś wielkiego? Objawienia Carlo Acutis wydają się być czymś więcej niż tylko snami. To wezwanie. Ostrzeżenie, że nadchodzą trudne czasy i że musimy być przygotowani duchowo. Tak jak Carlo z pogodą ducha stawił czoła swojej chorobie i ofiarował swoje cierpienie dla wyższego dobra, może również my jesteśmy wezwani do tego samego w naszych własnych życiach. Podczas gdy świat nadal się zmienia, przykład Carlo Acutis oferuje nam ścieżkę nadziei. Jego życie przypomina nam, że nawet w erze cyfrowej możemy dążyć do świętości i wywierać wpływ na świat. A wizje jego matki ostrzegają nas, byśmy byli czujni, gotowi stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom duchowym. Niech Carlo Acutis i jego przesłanie wiary, pokory i oddania nadal nas prowadzą. I niech jego objawienia pomogą nam stawić czoła przyszłości z ufnością i odwagą. A teraz chcę poznać Twoją opinię. Jak myślisz, co Carlo próbuje nam przekazać? Czy otrzymałeś jakiś cud za jego wstawiennictwem? Podziel się swoją opinią i historią w komentarzach i zostaw prośbę o modlitwę za zdrowie kogoś szczególnego w Twoim życiu, kto potrzebuje wstawiennictwa Carlo. To bardzo ważne, abyśmy wszyscy umocnili naszą wiarę. Aby kontynuować tę podróż wiary, zapraszam Cię do obejrzenia naszego nowego kanału Bohaterowie Wiary. Znajdziesz tam inspirujące historie o życiu świętych i świętych katolickich, które nauczą Cię, jak odważnie i z nadzieją podążać drogą wiary. Kliknij na wideo, które pojawia się na Twoim ekranie i zapisz się na ten nowy kanał. Twoje wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli zbudować wspólnotę wiernych zjednoczoną w dążeniu do zbawienia. Do zobaczenia tam.